Siemaneczko, witamy w kolejnym odcinku. Dopiero wstała. Dopiero wstała, jest godzina 8. Ja już ogarnięty, z pieskiem byłem. W tym odcinku jest 9 listopad, kiedy to oglądacie, czyli czwartek. Kiedy to oglądacie, nie jest 9. Kiedy to oglądacie, aha. Jest 9, okay, to będzie w czwartek wyświetlany. I mamy dla was coś specjalnego. Ewa, pomimo tego, że nie umie, popiecze dla was rogaliki marcińskie. Nie marcińskie, nie opiekane. Czy jak to się nazywają? No jakieś tam rogaliki. Po prostu zrobię na 11. Zrobię zwykłe rogale. Ja czytam przepis na rogale marcińskie, ja tego nie ogarnę. To jest, o Jezu, ja czytam teraz rano. Mówię, nie ma opcji, mówię, co ty? Naprawdę takie trudne? No może nie są trudne, ale ja nie ogarnę przepisu na rogale marcińskie, ja upiekę zwykłe rogale drożdżowe. No ale powiedzmy, że na Marcina, tak? Jak mama piekła. Powiedzmy, że na Marcina. No powiedzmy, że na Marcina, chociaż kim był Marcin? Święty Marcin coś tam jest. No ale kim był? O Jezu, dowiemy się jak sprawdzimy w Google. Także dziomale, idziemy po produkty. Jak rogale? Widzimy się w sklepie. Może sam upiek rogale. Może sam upiek pierwsze rogale. Marcin, pionier rogali. Słuchajcie. Aż Polacy nazwali go świętym. My się śmiejemy, ale musimy kupić produkty. A wy subskrybujcie kanał, łapka w górę. I lecimy. Wybieramy produkty. Aj, sorry. Ale ja to zostawię. Ja to zostawię. Wybieramy produkty na pączki. Ja wybieram. Nie na pączki, na rogale. Ja wybieram, ty stoisz. Mamy już jajka, mamy masło. I co jeszcze teraz potrzebne jest? Szukam dżemu, ale te dżemy są wszystkie takie... Jakie są? Lejące. Zobacz ile dżemów jest. Pełno dżemów. A ty nie wiesz jaki? Nie ma marmelady, nie ma takiej sztywnej marmelady. A marmelada to w takim plastikowym kiedyś była. No ona też nie jest dobra. Nie jest dobra? No to co wtedy? Nie. Powiedz naszym widzom. Nie wiem, coś mi... Nie wiem, a to? Naszym widzom, nie do regału. O Jezu. Nie jest wiem. Problem z dżemem, słuchajcie. Bo to jest dżem, a powinna być marmolada. Czy marmelada. Marmelada? Jak się mówi? Marmelada. Nie, eine marmelada. To po niemiecku. Marmolada. No i co? I nie ma. Dobra. No, czekaj. Weź. Coś jest. Ale mały słoiczek. Duży też jest. Duży też jest? A to jest to? Nie wiem, ale tak wygląda. A to jest śliwka. Śliwkowe, no. Ach, najwyżej wyleci. Jest dobre. Bierzemy. Takie jabłuszka. Jabłuszka? Nie wiesz, o czym mówię, nie? Nie wiem, o czym mówisz, ale... Wzięliśmy właśnie mleczko, koszyk już jest półpełny, słuchajcie, i jest już powoli nerwówka. Cukier. Cukier? Waniliowy. Ja nie mam nerwówki, ty masz. Ja mam nerwówkę? Że będę tyle musiał jeść. Jaką mąkę, powiedz? Ja sobie zaniosę, wiesz, zwykłą, najzwyklejszą, pszenną mąkę. I coś jeszcze będzie do tych rogalików? Drożdże mam. Drożdże masz. Cukier trzeba kupić. I chciałabym to jabłuszka, ale to może tam będą. Dobra, ale to będzie wszystko? Nie wiem, chyba tak. Cukier, puder. Dobra, cukier, puder. A my widzimy się w domu, to znaczy widzicie się z Ewą, jak będzie to już robić. A ja życzę wam wszystkiego dobrego, bo idę do roboty za chwilę, także subskrybujcie ten kanał, łapka w górę i let's go. Ktoś musi robić. Pukłem cię. Elo, intro. Jesteśmy w kąciku kulinarnym, słuchajcie, podjęłam się wyzwania, wzięłam to na klatę, upiekę te rogale, żeby to być bardzo zabawne. Nie zrobię przepisu na rogale marcińskie, bo no nie ogarnę tego. Zwykłe poszukałam drożdżowe rogale, chociaż nie wiem czym się różnią. Pierwszy lepszy przepis z internetu, uwaga, będę czytać. Najpierw, o mam, tutaj będziemy musieli zrobić rozczyn. 7 gram suszonych drożdży. 2 łyżki mąki pszennej, łyżka cukru, 100 ml mleka. Podgrzać mleko, delikatnie rozpuścić i zostawić na ile? Na 20 minut, żeby się zrobiła pijana. O Jezus Maria. No dobra, no nic nie będziemy robić. Ile to jest 100 ml? Ile to jest 100 ml? Trochę? Mało? Dużo? Tyle? 100 ml? To jest 100 ml. Seteczka na raz. Tyle? No masz tam co mierzyć i na co ty. Powiedzmy, że to jest na raz seteczka. Mogę wziąć kieliszek, mamy 50. To za mało.
Tylko dobra, podgrzeję to trochę. W mikrofalówce myślę, że na parę sekund, nie wiem ile tam, zobaczymy, bo oczywiście wstawię w kolorce. O Jezu, wyłączyła się. Muszę stać i trzymać, bo mikrofalówka nie jest jakiejś tam generacji nie wiadomo jakiej. Myślę, że chyba już sprawdzimy. O, jeszcze nie. O! Jest. Palucha wsadziłam oczywiście. Odstawiamy. I lecimy dalej z tym. O, wylałam. O, łyżkę muszę jeszcze wziąć. Nic się nie przygotowałam, nic. Będę latać. Co my tam mamy? Dawaj. Dwie łyżki mąki pszennej. Jeszcze na to, zobaczymy. Dwie łyżki. Mało. Dwie łyżki. Ile cukru? Drożdże. A nie jest napisane, ile cukru. Czemu nie napisała? Napisali. Łyżka cukru. Okej. Okay. Czemu nie da się... Łyżka cukru. Chyba trochę więcej. I to musi się połączyć. Mieszam, będę mieszać to. Macie zrobić jednolita masa, czy po prostu mogą być grudki? Chyba nie, nie? Musi się rozpuścić. Daliście mi wyzwanie, jeszcze trzy takie wyzwania z pieczenia i pokocham drożdża. Będę piekła co tydzień drożdżowe placki. I na końcu będzie musiał mnie dźwig odbierać. A to może metalowo? Teraz za późno. To ma wyrosnąć i ma się zrobić bardzo duża piana. Czy się zrobi? Nie wiadomo. Tak. Takie coś wyszło. Pokażę wam. To tak ma wyglądać? Grudy jakieś. Nie, ja to zostawię. 20 minut ma dostać. Odstawię, przyjdę za 20 minut i zobaczę, co z tego będzie. Myślę, że chyba nic, ale zobaczymy. Masakra. Pamiętaj, zasubskrybuj, bo to jest poświęcenie z mojej strony. Kwaśne to było. Łapka w górę, komentarz, co dalej, może coś bardziej mięsnego, z kuchni we włoskiej, azjatyckiej, tam żadnej pizzy, tylko coś może jakieś innego. Odejdźmy trochę od tych drożdży, odpocznijmy trochę od nich, będziemy tyle piec. Także zobaczymy za 20 minut, czy to się zrobi. To tutaj rośnie, ale w międzyczasie trochę urosło, jeszcze nie będę tego dotykać. Potrzebujemy 4 żółtka. Z białek można zrobić tort pawlowej. Kim jest Kuba Pawlowa? Jak nie Marcin, to Pawlowa. Nie będę żadnego tortu robiła. Trzeba oddzielić żółtka od białek. To też może być bardzo... śmieszne. Trzymam to jak niepełnosprawna. Raz. Nie trafiłam do świetnika. No, bardzo wielki ukłon w stronę piekarzy i cukierników, naprawdę. O Jezu. No chodź tu dalej. 3, 4. To jeszcze chyba trochę, nie wiem ile to, kiedy ja to ten. Myślę, że to już. Za dużo nie wyrosło. O, to najwyżej będą, wyjdą 2. No, jeszcze tak z 10 i dojdę do wprawy. Będę robić jedną ręką. Nie poleciało. Okej. Okay. Możemy umyć ręce. Mąkę mamy tam. Mleko jeszcze muszę mieć 200 ml chyba mleka. To jest po prostu jakiś żart. 200 ml mleka. 200 ml mleka. Masło mam już roztopione. 100 gram masła. Pół kostki, u nas masło ma 250, 100 gram masła, pół kostki, 4 żółtka jajek, 200 ml mleka. Musimy je troszeczkę też podgrzać, bo jest napisane, że ma być ciepły. Na oko, nie powinno się piec na oko. Ale dobra, podgrzejemy je trochę. Kanka następna, sak. Poczekamy na to. To wygląda tak. Zrobiła się taka. Urosło trochę, nie za dużo, ale nie wejdzie dużo tych rowelików. Mam nadzieję, że wejdzie jeden. Teraz składniki na ciasto. Do większego naczynia przesiej 720 g mąki pszennej, tortowej lub poznańskiej. Ja mam diamant, nie mam poznańskiej. Jest to troszkę ponad 4 szklanki mąki. 4 szklanki mąki? No dobra. Ponad. Co to znaczy ponad? 4,5? 1, 2, 3,
O Jezu, aż tyle? 4. Ponad. No ponad. Gdzie ja mam to teraz? Jak mam to? Mam za małą miskę znowu. Co tu się dzieje? Jest to troszkę ponad 4 szklanki mąki. Szklanka ma pojemność 9, szklanka mąki ma zazwyczaj 4 mln. Tym razem jest to pełniejsza szklanka, bo ma dobra. Więc potrzebujesz łącznie, no to już wiem. Dodaj szczyptę soli oraz 4 żółtka jajek z białek polecam zrobić, no, tort pawlowy. Co ty? To jest beza? Kuźwa. No zrobię jajecznicę z tego, ja nie będę robiła tortu pawlowy. Do miski wsyp jeszcze 4 łyżki cukru, wlej 100 gram roztopionego i przestudzonego masła oraz niecałą szklankę lekko ciepłego mleka. I co dalej? Całość wymieszaj łyżką drewnianą lub silikonową szpatułką, miskę z ciastem przenieś pod mikser z hakami. Do ciasta drożdżowego, ciasto wyrabiaj tak 5 minut, ale ja to będę robić ręką. A może zrobimy to tym? Chyba zrobimy to mikserem. Ale najpierw to trzeba połączyć. To może już zrobię w tej misce, ale nie, to najpierw zrobimy w tej. Sama nie wiem, co mam robić. Szczypta soli. Co to znaczy szczypty soli? Łyżka, szczypta, szczypta soli. Się poplułam. To by się przydała naprawdę drewniana. Ta kulka, wierciocha, podoba mi się nazwa wierciocha. Do miski wsyp jeszcze 4 łyżki cukru. 4 łyżki cukru. Gdzie jest łyżka? Łyżka, cukru. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Przemieszam to trochę. To nie powinno się utrzeć cukier z jajkami? Z żółtkami? Wlej do 100 gramów roztopionego i przestudzonego masła, pół kostki owadny oraz niecałą szklankę lekko ciepłego mleka. Kuźwa, masło jest gorące. Całość wymieszaj łyżką drewnianą miskę z ciastem. A gdzie jajka? Tym razem jest to pełniejsze. Do miski wsyp jeszcze 4 łyżki cukru, wlej 100 gramów roztopionego masła i niecałą szklankę. Możesz też wyrobić ciasto ręcznie. Całość wymieszaj łyżką drewnianą. Aha, po prostu ona tak to wrzuciła. Tak to wygląda. I na koniec ten odczyn, czy nie? Nie wiem, improwizacja, lecimy z improwizacją, bo została tu 3 dni i na końcu nic nie opieka. To przemieszamy. Mleczko możemy już wlać. Zimne jest. Nie jest zimne, jest ciepłe. Dobra. Żółtka. Wow. To ma być z tego jednolita masa? Nic się nie dzieje z tym. Ani ciasto, ani nic. Będę musiała włożyć tam łapę. Tam jeszcze obiad robię na jutro. Co robisz, jak masz wolne? Na dwa dni obiad. Zawsze. Masło musi trochę przestygnąć. O, czegoś chyba za dużo dałam. Co to wyszło w ogóle? Nic. Kur, masakra, to się nic nie da. Wrzucimy teraz to. Wydaje się, że chciałam być taka odważna i zrobić to ręcznie. Tu ręcznie chyba nie wyjdzie. Muszę przynieść. Przyniesiemy sprzęt, czekaj. Wszystko. Hak jest. Do wyrabiania. Pa to. Zobacz, co jest. Za krótki kabel, kuźwa. Dawaj to tu. To jest w ogóle wyzwanie masakryczne. Proszę zasubskrybować kanał i łapka w górę. Pa, co jest. Jest taka możliwość, że to też może nie wyjść. Wszystko jest możliwe, nie? No i trochę... O, takie coś mi wyszło. To jest kurwa hit. O Jezu, to twarde. Czy to się nawet... Nie. No to chyba nic z tego nie będzie. Po prostu walniemy to na blachę i pieczemy. A to jeszcze musi 30 minut wyrosnąć. A to twarde się zrobiło, kurwa, jak skała. Nic z tego się nie da zrobić. Nie wiem, po co tu mąkę podsypałam. No chodź tutaj, o, do środka, się wyrobisz trochę. Słuchajcie, minęło pół godziny. Trzeba tam zajrzeć. Tak jak myślałam, z tego nic się nie wydarzyło. Jakby mózg, tak został mózg. I myślę, że to teraz nie jest wina produktów, tylko to jest wina mojego talentu, a raczej jego brak do pieczenia. No ale cóż, no nie będę się poddawać, nie można się nigdy poddawać. Zobacz, ja to wyciągnę po prostu. Ręczniczek rzucimy sobie tu. Może troszeczkę bardziej zmiękło. Może bardziej zmiękło, może zrobię z tego coś. Bardziej miękkie jest, muszę czekać, ja stanę sobie tak, żeby było widać. Czas. Czekaj chwilę. Słucham.
Może tak będzie lepiej, żeby nas było widać z tym ciastem, bo myślę, że to będzie, kurwa, jeden wielki zakalec niż cokolwiek. O. Chyba za dużo mąki. To było chyba naprawdę za dużo mąki. Ja mam to rozłamkować. Tego nic nie wyjdzie. Przekroimy to na pół. Już się upociłam po prostu. Albo tak, mniej jeszcze weźmiemy. On wygląda tak w środku, chyba to nie jest źle. Jak ja mam to teraz wykulać? Nie będę podsypywała mąką, przecież to jest już takie. To się nie rozwałkuje, moi drodzy. Nastała porażka, po prostu osiągnęłam porażkę, jakich tylko, jakich mało. Ma być cienkie ciasto rozwałko. Ja to rozwałkuję, poczekajcie chwilę. No niestety nie dało się tego bardziej rozwałkować. Teraz muszę zrobić tak, żeby wyszły rogale. Zrobimy na 4. A może to jeszcze przywałkuję? Jakie to w ogóle trójkąta nie przypomina. Dobra, idziemy tak. O, jak to przywałkuje. No wielkie. Jak marcińskie. Okay. Tak. Zobaczymy. No, to te śliwkowe. Mam jeszcze jabłuszko z malinami. O, to jabłuszko chyba. Ale spróbujemy z tym. Nie wiem ile. Nie mam pojęcia. W ogóle nie wiem, co robię. Za dużo będzie. Zrobimy tak. I teraz to trzeba zawinąć. A czemu to się tak brzydko zrobiło? Ja chciałam, żeby tak. O, był jak pączek pełen. Wylazło. I co? I to musi się zamknąć, tak? Okej. Okay. Czy przypomina to rogala? Nie wiem. Czy to się upiecze? Nie wiem. A to trzeba zawinąć. O. Czy będzie twarde? Myślę, że tak. No dobra, lecimy z następnym. O, tu leci ta marmelada. O Jezu, dziadostwo takie, że to jest po prostu przebrzydła robota. No słuchajcie, po wałkowaniu i wałkowaniu tego ciasta, to ciasto robiło się coraz bardziej twarde, coraz bardziej. I więc stwierdziłam, że no nie będę tego robić, ale upiekę te 4 magicznie. No, czy może dobre będą w smaku. Tu macie dowód na to, że pieczenie jest bardzo moją słabą stroną, nie potrafię tego robić. Ale mam w zanadrzu coś bardzo ciekawego, bardzo też rogalikowego, moja wielka... Wielka D się nie mieści. Proszę bardzo, rogaliki z czekoladą. 5 minut i są gotowe. No ale wsadzimy te do piekarnika, zobaczymy, czy one się w ogóle zrobiły. A na obiad dzisiaj jest ciasto francuskie ze szpinakiem. To lubię takie robić, też się właśnie upiekło. No wsadzamy je do piekarnika. Wybombią pewnie takie wielkie, że to jest po prostu tragedia. Zobaczymy, jak to będzie w smaku. Wydaje mi się, że... Oh, fuck. Że czegoś dałam za dużo. Albo było za dużo mąki, albo było za mało... Nie, na powtórkę. Albo było za mało masła, albo mleka. Nie, po prostu jestem chudym piekarzem, cukiernikiem. Spróbuj, zobaczymy. 20 minut mają siedzieć, albo pół godziny. Zobaczymy, czy w ogóle będą dobre w smaku. Pamiętaj, drogi widzu, subskrybuj ten kanał, łapka w górę. Myślę, że odpuścimy sobie drożdże. O, się pociłam. Drożdże i drożdżowe rzeczy. Myślę, że teraz zrobimy sobie coś może z kuchni azjatyckiej, albo coś na słono, bo pieczenie to i drożdże to... Ale przyjęłam na klatę. Przyjęłam.
na klatę wyzwanie, także doceń to, doceń naprawdę. Widzimy się na próbie smaku. Minęło trochę czasu i ja tam skukałam. Ja wam pokażę, co to wyszło. Wyszedł szał, kurde. Szał. Wow. Wszystko się wylało, nie? Wyłączamy to. Zbieramy. Uwaga. No, tak jak mówiłam, cukiernik ze mnie żaden. To jest... Czekajcie, postawię sobie to. Gadżet. Cukiernik ze mnie żaden. O, tak, żeby je było widać trochę, nie? Patrzcie, no jest git! No jest po prostu szał! Drożdżowe, piękne rogale marcińskie wyszły z dżemem, marmoladą. Naprawdę, kurde, łapka w górę, subskrybujemy, bo jest z tym cukiernikiem. To jest ten z jabłuszkiem. Jabłuszko nie wyleciało tyle. Myślę, że gości bym tym nie poczęstowała. Mam tylko w ogóle 4. Myślę, że nawet bym tego nikomu nie dała. Jutro muszę iść do pracy, no ale dobra. Jest to... To po prostu niesmaczne. Nie będę ukrywała, jest to naprawdę niesmaczne. Zakalec chyba w ogóle wyszedł. Nie robię chyba więcej takich rogalików. Proszę bardzo w komentarzu napisać coś z kuchni azjatyckiej, indiańskiej, indyjskiej, cokolwiek, ale bez nic z drożdżami, proszę. Nie, ja tego nie będę chyba jadła. Wolę, o, mam dzisiaj ciasto francuskie ze szpinakiem. To jest bardzo dobre. Na słono, cebulka, szpinaczek. Ciasto francuskie oczywiście kupione, bo też nie umiem robić. Bardzo dobrze. Pyszne, słone, najlepsze. 10 minut i gotowe. Także łapka w górę, subskrypcja. Jeszcze o tej nazwie trzeba pomyśleć. Kącik kulinarny u Wierciocha mi się podoba, ale to tak la lipa, nie? Może zostaniemy przy kulinarny kącik Ewy. Nie będziemy wymyślać. Piszemy co dalej. Przyjmuję każde wyzwanie. Ale proszę nie drożdże, proszę. Miłego dnia.